Japan, early Edo period. Nothing personal. Just can't help you warn the others up there. Looks like a whole nest of guards. Who'd have thought? This might actually get challenging. Not much happening here. I'll keep my head down, just in case. Barricades everywhere. Bet they're preparing for the Shogun's next attack. First order is to reach that gate. Should be a good warm-up for the real mission. Climb won't be a problem. Better hurry though. The Shogun will start his attack soon. Witam bardzo serdecznie. Zagrajmy Shadow Tactic Blade of the Shogun. Będziemy mieli brygadę składającą się z 5 szogunów. Każdy z nich będzie miał unikalną broń. Na początku, o tutaj sobie oddalamy sobie kamerkę, dobra. Na początku musimy się dostać do, gdzie to jest? Na początku musimy się dostać tutaj, w to miejsce. Później, no na razie mamy tylko tyle dostępne, tak? O, dobra, tu jest. No, potem musimy się dostać tutaj do tej bramy. Rozwalić, wejść do środka. Na początku mamy Hayato. I po kolei będziemy poznawać z każdych z szogunów. Bieg, naciśnij dwa razy, przeskocz. No straight path. Chodzimy do góry. Parę lat temu była taka gra jak Commandos. To opiera się właśnie na tej grze. Kto nie grał, to polecam. Move like water. Z tego co pamiętam, to mam 3 materiały nagrane właśnie z Commandosa. Zobacz, co tutaj mamy. Dziennik misji. Wciśnij B, by otworzyć dziennik misji i znajdziesz w nim opis swoich celów. Dziennik zawiera również podpowiedzi i zapis wszystkich zasłyszanych rozmów. Podpowiedź. Wszystkie zebrane przez siebie samouczki również trafiają do dziennika misji. Dobra, wciśnijmy sobie B. Co tu mamy? Przeniknij do zamku Osaka. Okej, okay, to jest nasza misja na razie. No noise. A jesteśmy teraz w Japonii w 17 wieku. Jak teraz na to patrzę, no to gra się prezentuje bardzo dobrze. Move like water. Chodzi mi jak na razie o grafikę, zobaczymy jak będzie z samą mechaniką gry. Ale już widzę, że jest bardzo dobrze. Co tu mamy? Następne. Następny mamy szybki zapis. W każdej chwili rozgrywki możesz wykonać szybki zapis z jej stanu. Wciśnij F5, by wykonać szybki zapis. Wciśnij F8, by wczytać szybki zapis. Lub otwórz menu, w którym znajdziesz 3 ostatnie szybkie zapisy. Podpowiedź. Licznik przy górnej krawędzi ekranu wskazuje czas, jaki upłynął od ostatniego szybkiego zapisu. I to według mnie jest bardzo dobra rzecz. Wiemy przynajmniej, kiedy ostatni raz zapisaliśmy grę. A w tej grze to zapis gry jest bardzo ważną rzeczą. Oczywiście możemy sobie tutaj wciskając Alt, możemy sobie kamerę zmieniać. Dobra, zlikwidujmy tego gościa. Możemy podnieść ciało i go schować w krzaki, żeby nikt nie znalazł. Dobra, tutaj go pomóż. Przykucie sobie, idziemy dalej. Idziemy dalej teraz tu. Dobra, co tu jest? Tu jest dwóch gości. My sobie przejdziemy przez ten budynek tu. Tu jest jeden gość, dobra. Podświetlenie, tak? Aha, tutaj nam podświetla wszystkie
dostępne miejsca z interakcją, czyli drzwi, możemy wejść do budynku i się schować przed przeciwnikiem i takie rzeczy jak haki, właśnie miejsce na hak, żebyśmy mogli wejść na dach. Dobra, co to my tu mamy? Lewy kontrol i mamy następną informację. Następna informacja. Hayato może użyć swojego ninjato do cichej i szybkiej eliminacji przeciwników. Ciśnij A, wybierz cel i użyj lewej jego klawisza myszki, by dokonać zabójstwa. By uniknąć zabijania, wciśnij Y i wybierz ogłuszenie lub przełącz tryb na pasku umiejętności. Podpowiedź. Przytrzymaj kontrol podczas używania. Lewy kontrol, a Hayato automatycznie podniesie ciało swojej ofiary. Okej. Okay. Dobra, bierzmy nóż. Zlikwidujemy go. Move like water. O, to jest bardzo dobre. I może go tutaj wyrzucimy sobie za barierkę, dobra. Tutaj widzę jakieś zwłoki, a dobra, teraz szybki zapis F5. Pyk, bardzo dobre to jest. Rewelacja. Tędy raczej sobie nie przejdziemy, także pójdziemy sobie dachem. Gra będzie mieć premierę 6 grudnia. Quiet. Także szykuje się bardzo dobra gra. No straight path. Zejdź tam sobie. Tak. I oczywiście no polska wersja językowa. Tylko napisy, o. Tak. Tylko napisy będą. No to jest wystarczająco dobrze. Wystarczająco dużo. Pole widzenia przeciwników. Każdy przeciwnik ma pole widzenia, które wyświetlane jest w postaci zielonego stożka. Wybierz przeciwnika i użyj lewego klawisza myszki, by wyświetlić jego pole widzenia. Jeśli znajdziesz się w polu widzenia przeciwnika, zacznie się ono wypełniać żółtym kolorem. Gdy żółty kolor dotrze do twojej pozycji, przeciwnik zauważy cię i wywoła alarm. Dobrze, tak to wygląda. My sobie przejdziemy tędy. Albo tutaj pójdziemy, o. Tu pójdziemy i będziemy go zlikwidować teraz. Go albo go zlikwidować. A my go zlikwidujemy. I rzucimy go do studni. Proszę. Tutaj proszę przyjść. Tu mamy następną wiadomość. Przykucnięcie. Pole widzenia przeciwników dzieli się na dwa obszary, jasny i ciemny. Wciśnij Space, by włączyć spację, by włączyć lub wyłączyć przykucnięcie, które pozwala uniknąć wykrycia przy poruszaniu się po zaciemnionych obszarach. Obiekty takie jak zarośla i skały tworzą zacienione obszary. Podpowiedź. Przykucnięcie chroni przed wykryciem nawet na wzniesieniach. Dobrze, wchodzimy w krzaki teraz. Guess I'll have to take a detour. No i proszę, mamy teraz nowe narzędzie. Kamień. Kamień możemy ogłuszać? Zasięg hałasu, czas trwania 5 sekund, odnowienie 6 sekund. Rzuć kamień, niem, który spowoduje hałas przyciągając uwagę. Dobra. Tu jest kolejna wiadomość. Hayato może rzucać kamieniami, by odwrócić uwagę przeciwników. Wciśnij D, wybierz cel, a następnie wciśnij lewy klawisz myszki, by rzucić kamieniem. Przeciwnicy w obrębie niebieskiego okręgu przez kilka sekund będą wpatrywać się w miejsce upadłego kamienia. Nie uda ci się zwabić przeciwnika kamieniami, lecz dzięki nim uzyskasz kilka cennych sekund jego uwagi. Dobra, zobaczmy tutaj pole widzenia. Takie pole widzenia, bierzemy teraz, rzucamy kamieniem, quiet, a w tym czasie wchodzimy w krzaki. Pyk. Idealnie. Możemy zaznaczyć? Nie możemy, dobra. Teraz mam pomysł następujący. Tak. Genjutsu. Blades ready. That hurt. Hey. Nothing but. Udało się szybko. W krzaki go. Move like water. Tego też. Dobra, quiet. Mamy wolną drogę. I'm going in. Idziemy dalej. Tędy sobie przejdziemy. This one shut too.
I'm running out of options here. Damn, the offense has started. I have to get inside somehow. Forward, men! Hold the Shogun! Ah! Damn you! You have nowhere to run! Show yourself! Uy, samurai. Always get themselves killed. Need to admit it, but he's my best chance. Better help him. Dobrze, mamy jakąś informację, tak? Zobaczmy, co tutaj mamy. O, mamy nowe narzędzie. Shuriken to broń średniego zasięgu Hayata, którą można zabić jednego przeciwnika. Ciśnij S, wskaż cel i użyj lewego klawisza myszki, by rzucić shurikenem. Niebieski okrąg oznacza hałas powodowany przez umierającego przeciwnika. Zanim odejdziesz, nie zapomnij zabrać swojego shurikena. They're far enough apart. If I use the shuriken, no one will hear until it's too late. Okej, możemy rzucić. Got you. Gitara. Bierzemy shuriken. Good. I wrzucamy do tej beczki dużej. Keep your head down. Dobra, teraz musimy tego tutaj gościa zlikwidować. Wariashi. Zobaczmy jego pole widzenia. Idziemy. Done. Plan jest zastępujący. Rzucamy kamieniem. Distraction. Wchodzimy. Sword. I ginie go. Schodzimy tutaj na dół. I teraz odciągamy uwagę. Zapiszemy sobie tutaj szybki zapis. I opuścimy te deseczki. A Shogun niech zlikwiduje. Pyk. I noticed your involvement just now. Tell me your name, so I can thank you properly. Mind if you let me inside first? I like being thanked in person. Very well. I will repay my debt at once by opening the gate for you. Dobrze. Teraz możemy sobie zmienić kontrolę nad Mugenem. Użyj katany, by przeprowadzić atak z bliska. Przebija zbroję samuraja. Proszę, użyj dwóch mieczy, by zabić wszystkich otaczających cię przeciwników. Nie przebija zbroi samuraja. Dobra, to idziemy dalej. My men are dead. I will join them soon if I do not proceed carefully. Mamy małą informację. Mugen może wykorzystać swoją butelkę sake, by zwabić przeciwników. Ciśnij D, wybierz miejsce, w którym chcesz umieścić butelkę, a następnie użyj lewego klawisza myszki. Przeciwnicy zauważą butelkę umieszczoną w jasnym obszarze swego pola widzenia. Podpowiedź, jeśli przeciwnik podniesie butelkę, to aby ją odzyskać, musisz go obezwładnić. Dobra, to zrobimy tak. Połóżmy butelkę w tym miejscu. No. Pyk. I po gościu. Oczywiście weźmiemy te zwłoki i położymy je tutaj. Dobra, co tutaj jest? Tu mamy następną informację, tak? Wichura Ostrzy. Mugen dysponuje techniką o nazwie Wichura Ostrzy, dzięki której zabija wszystkich wrogów znajdujących się w zasięgu. Wciśnij S, wskaż miejsce i użyj lewego klawisza myszki, by przeprowadzić atak. Mugen skoczy w środek czerwonego okręgu i zabije wszystkich znajdujących się w nim przeciwników. Podpowiedź Wichura Ostrzy jest bardzo skuteczna, lecz ma długi czas odnawiania. Korzystaj z niego oraz ważnie. Dobra, czyli jego zdolnością jest zabicie większej ilości osób. Na przykład tu jest grupka trzech gości. I zobaczmy, jak to będzie wyglądać. Pięknie. Musicie przyznać, że rewelacja to wygląda. Dobra. Użyjmy teraz tego działa. Pierwsza część jest wykonana. Brama otwarta. I am Oshiro Mugen. And you are? Hayato, from the Iga region. Iga? I see. There were rumors that our shogun had hired a shinobi. Tell me, what is your mission?
I have to open the Yagoramon. The main gates? Preposterous. It is heavily fortified. Not from the inside. One barrel of gunpowder will do the trick. Just have to get it in position. A daunting task. Very well. I shall accompany you. That's kind of you. But I work alone. I will not hear of it. Together we will succeed where we both failed alone. I didn't. But as you wish. We have to be quiet, or we won't get far. All right, Heato Omega. We shall do this your way. Dobra, co mamy? Znacznik pola widzenia. Jeśli chcesz mieć pewność, że wybrane miejsce nie jest obserwowane, użyj znacznika pola widzenia. Wybierz miejsce i przytrzymaj lewy klawisz myszki, by umieścić tam znacznik pola widzenia. Przeciwnicy, którzy widzą znacznik pola widzenia, zostają podświetleni. Gdy zgubię go z oczu, podświetlenie zniknie. Zobaczmy. Jak to... Aha. Tak to wygląda, co? Dobra. Możesz tu wskoczyć? Close one. Better stick to cover. Aha, ten quick now. Tu jeszcze jest jeden. Chodź tutaj. Blades ready. Chodzi kakory. Kenjutsu. O kurczę. A jeszcze raz. I make noise. It'll be close. Ajajaj. Inaczej to zrobimy. Przykucę sobie. Już jest dwóch strażników. Need a distraction. Don't leave bodies out in the open. Hide them. In bushes, barrels, empty houses. Who would have thought that one day I'd take lessons from a shinobi? Tutaj sobie połóż zwłoki. Yeah. Don't get shot. Schowaj się w krzakach. Idealnie. Need to improvise. Dobra, ty chodź teraz. Aha, ty zaś nie możesz. O kurczę, ty musisz tędy wejść, co? O, the shogun. Dobra, ty musisz wejść bramą. Zapiszmy sobie szybciutko. Ty musisz wejść bramą. No time to waste. No to ty chodź tu. Got to be fast. O! Udało się. Shurikenjutsu. Zabiję go. Zabiję go czy nie? Down. The shogun's looking for a weak spot. Super. Zchwilowałem gościa. Mam nadzieję, że go nigdy nie zobaczy. Tu idą następni. Dobra, plan jest taki, żeby tego tutaj zlikwidować. Tego sobie zlikwidujemy. I make noise. The south wall needs security. Blades ready. Tak. Better find a way. Bierz go. Szybko, szybko, szybko. Send someone to clear the debris. Kurde. Tutaj widzę zwłoki. Just passing through. Ty też się schowaj. A teraz ty byś tu mógł iść. Death is watching for honor, sword wind. The shogun's looking for a weak spot. I must find a shortcut. Otwórz sobie bramę. Into battle. Możesz kusnąć, okej. Dobra, teraz tego sobie zlikwidujemy. No use waiting. Ale tego przy okazji. Ten sobie pójdzie tutaj. Sword ready. Bierzemy go. On the move. Szybko. Send supplies there. This fight is not over. No i proszę. No.
kapitan. Rewelacja. Zapiszmy sobie. Szybki zapis. Dobra, gdzie tu są nasali przeciwnicy? Tu są dwóch. Musimy iść gdzie? Musimy iść tutaj, tak? Czyli przez tą bramę. A ty chodź tu. Chodź tutaj. Tych tutaj możemy sobie ominąć przeciwników. Możesz tu wejść? Dobra, mamy... No way. Mamy tą gwiazdkę z powrotem, okej. Tędy możemy przejść? Nie ma tu drzwi, dobra. Tego tutaj sobie zostawimy. Light. Can't be far now. Your skill is impressive, I'm guessing. Shame that your plan is no more. We can agree on that. Have to say, you're doing better than I thought. Your way of things is still strange to me, but I am starting to see its merits. Tujeczka. This accomplishes nothing. I shall. I will be there once. Let them fight. Many cuts. Straight into battle. Kenjutsu. Time to. I do krzaków go. Moving. Chodź tu. I am Oshiro Mugen. Busy place. Pięknie. Na razie idzie bardzo dobrze. Mam nadzieję, że tak zostanie. Sword ready. Quick. I od razu do krzaków. Schowaj go. Dobra. Schowaj się w krzakach. Powie go. Gdzie jest Mugen? Mugen, chodź tutaj. One of the changes. Blades ready. Zlikwiduj go. Just passing do krzaków. Fast. Przeczytajmy, co tutaj pisze. Bo tutaj coś się pali już. Tryb cienia. Jeśli chcesz, by kilka twoich postaci działało jednocześnie, użyj trybu cienia. Wciśnij lewy shift, by wejść w tryb cienia. Każdej postaci możesz przypisać jedną czynność. Wciśnij enter, by jednocześnie wykonać czynność przypisane wszystkim postaciom. Dobra. Ile tu jest? Jest dwóch, tak? Wydaje mi się, że sobie poradzimy z tym. To mi się wydaje przynajmniej. Szybko. Dobra, jesteśmy. Mugen, nie chodź tu. Mugen, nie chodź. On my way. Ach, jest, zsunął się. To glory. Tutaj sobie stój. We're in it now. Time for action. O, jest, zsunął się. Straight into battle. Zsunął się. Zmieniam się teraz zrobić szybki zapis. Zobaczmy, jak to działa ten tryb cienia. Kenjutsu. Ty zabijesz go. I teraz. Let us end this war. Ty zabijesz tego. I enter, tak? O kurczę, rewelacja to była. Super. It's not safe here. Schowaj go tu. Dobra, jest dobrze. Tu jest dwóch. Dwóch gości. Chodź tu. Przeczytajmy, co tu pisze. Słomiane kapelusze. Słomiane kapelusze to przeciwnicy odporni na odwracanie uwagi. Nie działa na nich butelka sake, bo gena reagują też słabiej na hałas. Gdy słomiane kapelusze zauważą potencjalne niebezpieczeństwo, wysyłają zwykłych strażników, by ci zbadali sytuację. See those guards with straw hats? Your little sake trick won't work on the straw hat guards. They never leave their posts. No, I understand.
Tak, zrobimy. Mugen, tutaj. Tutaj położysz sakę. No, o, akurat go nie dosięgną. Akurat go nie dosięgną, a ty? Ty będziesz mógł sobie zejść tutaj zaraz. Będziesz? Tak. O, jest. Irresistible. I must use my katana. Chodź tutaj. We will be victorious. For honor. Tu go wsadź. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Chodźmy górą teraz. Close call. Szybki zapis. Chociaż nie, Mugen wróci. We will see tomorrow is our moment. Dobra, mam lepszy pomysł. Ty sam zejdź. Chodź tędy. I tutaj chodź. Pyk, pyk, pyk. O właśnie. Fine strategy. O to chodziło. You keep shooting. I teraz użyjemy tryb cienia, tak? Sword ready. Zabij go. A Mugen, ty zabij tego. We will be victorious. Die! Fast. Just a flesh wound. Nie wyszło. Being attacked. Czytanie szybkiego zapisu. Jeszcze raz. Kurczę, nie wyszło, no. Nie przyznałem sobie tego. Nie włączyłem sobie trybu cienia. Mugen? Gdzie jest Mugen? A, Mugen tam został, nie zapisałem sobie. Remember, my name. Dobra. Is Death. Chodź szybciutko, szybciutko teraz. This is our moment. Tak. We shall not fail. Tutaj boczkiem sobie przejdź. I do krzaków. Let us make haste. Oh. Za wcześnie mocno. No, szybko tutaj idź. Tak, i teraz mam tak. Tryb cienia. Pyk. Teraz ty. Fast. Tryb cienia. Blade's ready. Don't get shot now. Time to move. Rewelacja. We will see tomorrow be victorious. Aha, tu jest gość, tak? Dobra, tu jest. Tu są następni. Aha. Enemies everywhere. Enemies. Słuchaj, zapisz. Kurde. O, ja cię kręcę. Co to było? Swallow in the dust. Spare my Kuba. Little buzzing friends among the flowers. Shot came from the tower. Someone's up there. That must be Takuma-san, a master marksman from the 3rd Division. Two allies approach. You want to destroy the Yogoromon, yes? Then heed my advice. A wise man needs only one barrel of gunpowder to open the Yogoromon. Place one close to the gate, and I will detonate it for you. However, there is no direct path. Try to get there on the ground and you will fail.
Ladders lead to the top of the Yogoramon. If you have the strength, lift the barrel up there, then throw it down to its ultimate destination. My rifle can clear the path ahead. Dobra. Let me recite another haiku. Tak to wygląda, co? Teraz piąteczkę. Don't worry, I see you. Okej. Rewelacja. To chyba mam tylko 6 naboi, tak? Zasięg, hałas. Dobra. Ojej, też go. Też. Musimy go zastrzelić też. A nie, nie musimy. Nie musimy, chodź tu. Behind enemy lines again. Tędy wchodź. Wyjdź tędy. Get sword ready. Zabij samego kaplusza. Blades ready. I tu kolejny. No. Szybki zapis. Moving. Ojej, nie. Stój. We need to fortify this area. Stój. Zmienię kapelusz, tak? Plan, jaki tutaj plan zrobić? Tędy chodź. Ah, the two have reached the barrels. Now, who will play the part of the mule? Mułem pewnie będzie. I will carry the barrel. I trust in your protection. Don't worry. Właśnie ten. I have your back. On my way. To wygląda na takiego silnego gościa. Jak to wygląda sytuacja? Dobra, tutaj nic nie ma ciekawego. You keep shooting. Zrobię tak. Using shuriken. It'll be close. Sword ready. O, chodź tu. Good. We must be quick. I will be there at once. Chodź tutaj. Zlikwiduj tych. Czyż to nie było piękne? Rewelacja. Od razu szybki zapis. Szybki zapis. I teraz musimy się pozbyć tych tutaj gości, tak? Tu jest trzech. Tu jest trzech. Gdyby trzeba się dostać jakąś... Mugenem. I must use my katana. Bierzemy tego. Right in the thick of it. Jedynkę. Kenjutsu. Zabij go. Just passing through. Close one. Death to the attacker! O kurde. Dobra, szybkie wczytanie. Czego zlikwidujemy? Impressive shot. Not bad for an old man. Do not be deceived. I saw him train our soldiers. Poczekajmy, aż ten tutaj przyleci. Po raport. Glad he's on our side then. Po raporcie przyjdź sobie. Misje są strasznie długie. I must use my katana. Sake! Coś mi się tak wydaje. Będzie dobrze to wszystko wykonać. Ale zawsze będzie wychodziło za pierwszym razem. Sake! Haha! Sake! The drink! Oh, the shock one! Strike! Dobra, mamy kolejnego. Dobra, i coś takiego trzeba zrobić. O kurde. Może szybki zapis, co? Szybki zapis. Jakby tutaj to załatwić. Mam pomysł taki, let them fight. Że ty rzucisz kamieniem. Need a distraction. Rzuć tu kamieniem, o.
Just to passing through. Time to kolego. Sword wind. Zlikwidujesz tych. Into battle. Zobaczmy, co z tego wyjdzie. Szybko, szybko. Ach, nie wyszło. Nie wyszło. Jak się rozgląda? No podgląd dotąd, co? To tak, podłożysz tu sakę może. Behind enemy lines again. Should it get ready? Time for battle. War never changes. Late for the Shogun. Ach, zobaczył go. Let us make haste. Where are you? What are we looking for? Busy place. Done. Ach, chyba się uda. To cover. Mine. We're not hunting ghosts. Uda się, czy się nie uda? Dobra, chyba się udało. Damn, have to hide now. Uchi kakuri. There's nothing here. Dobra, chodź tu. On the move. Teraz keep your head down. It can't have got to be fast. I co my tu możemy zrobić? Lewy kontrol. Aha, i tu mogliśmy deski zrzucić. Proszę, mamy dwóch załatwionych. Dobra, to teraz sobie zejdź. Mogę nie chodź tu. Into battle. Mogę nie chodź. Tu bierz beczkę. Let us be quick. Napiszmy sobie to. For honor. Super. Halfway there. Such strength. It will be easy for him to heave the barrel up onto the Yogoramon. Jest dobrze. I need a ladder. There is a better way. Nie mogę rzucić nim. I need a ladder. There is a better way. Ale tu mogę. I must find a shortcut. O, udało się. Hold the gate, men! Udało się. Dobra, trzeba to inaczej załatwić. Trzeba to inaczej załatwić. Zrobimy to. A tędy nie przejdziemy, co? No use waiting. Tędy nie przejdziemy. Aha. Tu są drzwi. Dobra. Need to improvise. Time for action. Schodź, przyjacielu. Using shuriken. Tu chodź. Don't get shot now. Dobra, chodź do góry. Wariashi. Idziemy moving. Dalej, idziemy dalej. Shuriken jutsu. Ach, kurczę, usłyszą to. Słyszą. Jak ich zlikwidować? They will not get past us! Zrobię tak. Dziadek, raz, dwa, trzy. Zobaczmy. Żyje? He doesn't miss, does he? They say he once defended a mountain pass all by himself. Oh, cool, rumor has it that 10 shots were heard,
Yet 15 bodies were found. And I'm the Shogun's personal teaser. Jeszcze raz. A ty chodź tu jeszcze raz. Glory awaits us, sir. This is our moment. Let us be quick. Wchodź do góry. We shall not fail. I must use my katana. We will be victorious. One strike. Jeszcze raz, a tutaj możesz rzucić? Now, it's up to the old man. O właśnie, o to chodziło. That was a delight to watch. Now let me fulfill my end of the bargain. Wow. To było piękne teraz. This is a glorious day. The Shogun will be victorious and the war will finally end. We have accomplished much. Agreed. Just don't expect me to split my pay with you. Ha! But I do expect you to pay for sake when this is over. Stay safe, Hayato-san. I must rejoin the battle. For the Shogun! Samurai. Always eager to get killed. History has been written today. I to było na tyle w pierwszym materiale. Jeśli podobał się, pamiętajcie, żeby zostawić tego kciuka w górę i nie zapomnijcie subskrybować kanału. Zobaczmy jeszcze filmik i zapraszam na następny materiał. Don't we have a man up there? How dare you question an order? The cannons, now! Yes, of course. Fire! Fools! What are they doing?